sołectwo Droblin, wieś, która graniczy z gminą Stara Kornica. Atrakcyjna turystycznie głównie z uwagi na zabytkowy dwór. To jedna z większych miejscowości, która liczy sobie 371 mieszkańców. Sołtysem jest pan Dawid Gdula. Leśna Podlaska, wieś sołecka, siedziba gminy Leśna Podlaska. Jest to największa miejscowość pod względem liczby mieszkańców. 930 mieszkańców tutaj się znajduje, tutaj żyje. Sołtysem jest pan Ryszard Śliwiński. Działa tu najwięcej instytucji, zakładów usługowo-handlowych. Witamy bardzo serdecznie również z nami przedstawicieli Ludwinowa, malowniczej wsi sołeckiej, która liczy 123 mieszkańców. Sołtysem jest pan Tomasz Huczko. Miejscowość znana jest z zabytkowej architektury pałacu w Ludwinowie oraz z pięknej Alei Lipowej. Witamy wśród nas również przedstawicieli Nosowa, dużej miejscowości sołeckiej. W Nosowie mieszka 328 mieszkańców. Mieszkańcy Nosowa aktywnie uczestniczą w działaniach społecznych. Tu tutaj jest również koło gospodyń wiejskich. Witamy również przedstawicieli Osówki. Witamy bardzo serdecznie. Wieś sołecka we wschodniej części gminy graniczy z trzema gminami: Konstantynowem, Janowem i Białopodlaską. Liczy łącznie z Osówką Kolonia 414 mieszkańców. Sołtysem wsi jest pan Paweł Nasiadka. Witamy również Starą Bordziłówkę, wieś sołecka z odległych korzeniach historycznych związanych z rodem Przesmyckich. Obecnie liczy 294 mieszkańców, a sołtysem jest pan Zbigniew Jóźwiuk. Witamy również przedstawicieli Witulina, dużej miejscowości sołeckiej liczącej 362 mieszkańców. Powierzchniowo druga miejscowość w gminie. Do II wojny światowej była to siedziba gminy Leśna Podlaska. Sołtysem jest pan Marek Husiński. Kilkanaście gospodarstw rolnych. Witamy również przedstawicieli Worguli, jednej z największych wsi sołeckich, która liczy 299 mieszkańców. W sołectwie przeważają średnie i duże gospodarstwa rolne. Sołtysem jest pani Agnieszka Nazaruk. Przedstawiciele Zaberbecza, witamy serdecznie przedstawicieli malowniczo położonej wsi sołeckiej, która liczy 120 mieszkańców. Sołtysem wsi jest pani Edyta Paszkowska. Uszanuj go i gospodaruj tak, aby nigdy go nikomu nie zabrakło. Przyjmujemy ten bochen chleba wypieczony z mąki z tegorocznych ziaren zbóż, lokalnych ziaren zbóż, i obiecujemy, że będziemy go szanować i dzielić tak, aby nikomu go nie zabrakło. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na dożynkach roku 2022 w Leśnej Podlaskiej. Dożynkach miejscowości, wszystkich miejscowości gminy Leśna Podlaska. Witam przede wszystkim Was, drodzy mieszkańcy i drodzy rolnicy. A przede wszystkim dzisiaj, jako delegację rolników, dwoje starostów, panią Dorotę Błażejak
i Mateusza Szyca, którzy reprezentują rolników podczas dzisiejszego święta. W tradycji i kulturze polskiej wsi Dzień Dożynek to czas radości i zabawy związany z symbolicznym zakończeniem prac polowych. Krótki czas wytchnienia po trudach zbioru plonu zasianego i pielęgnowanego od czasu żniw. Dzień Dożynek to barwny czas korowodu, wieńców i kultywowania ludowej tradycji. To dzień dziękczynienia i nadziei na przyszły rok. Obecnie to również dzień lekcji tradycji dla osób młodych, które nigdy nie doświadczyły ciężkiej pracy rolnika. To dlatego, że rolnictwo wraz z rozwojem coraz bardziej się specjalizuje, modernizuje i nowocześnia, angażując do pracy coraz mniej osób. Jednak ci, którzy zostają, stają się fachowcami w swojej dziedzinie i bezgranicznie oddają się ciężkiej i odpowiedzialnej pracy rolnika. Tradycyjnie, jak podczas każdych dożynek, zauważamy codzienne problemy rolników. Zbyt wysokie ceny nawozów, wysokie ceny paliw, zbyt niskie ceny zbóż i produktów rolnych, spekulacje pośredników i dziesiątki innych problemów, na które nie mamy bezpośredniego wpływu. Jednak to, od czego zależą nasze zbiory i dochody w największym stopniu, to aktualna pogoda, przyroda i środowisko naturalne, o które musimy troszczyć się, aby korzystać z darów ziemi możliwie jak najdłużej. Dożynki to również czas rozmowy o pracy samorządu, o zrealizowanych zadaniach i planach na przyszłość, o działaniach, które realizujemy na miarę naszych gminnych możliwości. Zakończyliśmy w tym roku montaż odnawialnych źródeł energii. Korzystamy już bezpośrednio z promieni słonecznych, zasilając nasze domy w zielone ciepło i elektryczność. Zmieniamy oświetlenie uliczne na energooszczędne lampy LED-owe oraz budujemy nowe elektryczne linie wydzielone. Termomodernizujemy budynki gminne, inwestujemy w rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przeznaczamy do zadań komunalnych nowy zakupiony ciągnik New Holland. Inwestujemy drogi, realizując obecnie dwa zadania. Wspólnie z powiatem bialskim remontujemy drogę powiatową w Nosowie oraz samodzielnie budujemy ponad 3-kilometrową drogę z Witulina do Witulina Kolonii. Przed nami jeszcze wiele inwestycji drogowych, ponieważ do wykorzystania będziemy mieli już zaplanowane i przygotowane 15 milionów złotych z przeznaczeniem na remonty i budowy dróg lokalnych. Przed nami również duże zadania rewitalizacyjne, w tym odnowa Leśniańskiego Parku. Stale będziemy ubiegać się o środki na realizację posiadanego projektu przedszkola samorządowego oraz budowy gminnych obiektów sportowych, w tym stadionu piłkarskiego. Dzisiejsze spotkanie nie byłoby tak dobrze przygotowane i wystawne, gdyby nie pomocni rolnicy, mieszkańcy i sympatycy gminy, społecznicy, koła gospodyń wiejskich, strażacy, a przede wszystkim zaangażowane panie z Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej Podlaskiej. Wszystkie te aktywne osoby, poświęcając swój czas i wkładając ogromny wysiłek, przygotowywały wieńce dożynkowe, potrawy regionalne czy też dekoracje dożynkowe w swoich miejscowościach. Strażacy w gotowości bojowej dbają o porządek naszej uroczystości, koła gospodyń wiejskich prezentują i częstują swoimi wyrobami. Samorząd to ludzie, nasze emocje, słowa i czyny. Za to wszystko dziś serdecznie Wam dziękuję. Dobrze, że jesteście. Proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania dla wszystkich tych, którzy nie szczędzili sił podczas swojej ciężkiej pracy na LORI, w sadach, w przetwórstwie i we wszystkich instytucjach związanych z rolnictwem. Całoroczny trud, wysiłek, poświęcenie rolników, a także umiłowanie ziemi i szacunek do tradycji niech będzie wynagrodzony obfitymi plonami. I szanowni Państwo, to jest czas na wyrażenie podziękowań i gratulacji. Podziękowań za bardzo wielki trud Państwa pracy. I życzę, by troski dotyczące pracy na roli były po prostu typowymi troskami dnia codziennego, o których mówiło się z przeor podczas mszy świętej. Takimi, z którymi radzi sobie, musi sobie radzić każdy, kto po prostu wykonuje ciężką pracę, ale by nie wiązały się one z żadnymi dodatkowymi, niepotrzebnymi problemami. Dzisiaj jest święto rolników, święto waszej pracy. W imieniu pana starosty Mariusza Filipiuka oraz Janusza Skulimowskiego, wicestarosty, serdecznie państwa pozdrawiam. Mówi się, że dzisiaj rolnictwo jest nowoczesne, prawda, nie wymaga tyle pracy, jak my pamiętamy z dawnych lat,
gdy pracowaliśmy często, musieliśmy na przykład przy sianie pracować rękami, kiedy wymagało to olbrzymiego zaangażowania. Czy jest inaczej, ale troska rolnika o to, czy się urodzi, obawy, czy nie przyjdzie jakaś klęska żywiołowa i sprawy wynikające z sytuacji gospodarczej, czy się opłaci, czy się nie opłaci, czy się urodzi. Ta troska jest taka sama, jak była kiedyś. Cieszę się, że w zdrowiu przeżyliśmy następny rok, że doczekaliśmy tego dnia dożynek, tak jak w ubiegłym roku. Cieszę się, że zaangażowanie, tak jak tutaj moi przedmówcy powiedzieli, zaangażowanie społeczne z roku na rok wzrasta coraz bardziej w naszej gminie, że radni, sołtysi organizują to życie społeczne w swoich miejscowościach, czego owocem jest właśnie tutaj, są te namioty, są stoiska wystawiennicze i są te piękne wieńce, które powstały właśnie w poszczególnych miejscowościach i sołectwach. Tak naprawdę my wszyscy, którzy korzystamy z tego chleba powszedniego, jak ojciec przeor powiedział w homilii, my wszyscy, ci, którzy hodują kwiaty, ci, którzy hodują warzywa, też wszyscy jesteśmy w jednym kierunku idziemy. Mówię to dlatego, że bardzo często w okresie takim żniwnym i dożynkowym mieszkańcy poszczególnych sołectw mówią: a ja nie jestem rolnikiem, to ja nie będę szedł robić wieńca. Proszę Państwa, wszystkim nam zależy na tym, żeby mieć zboże, żeby ten wieniec, który reprezentuje daną wieś, mówił o tym, jak bogata jest wieś, jakie ma swoje walory, ile osób angażuje się w to. Więc tutaj z tego miejsca chcę podziękować tym, którzy co roku czynnie uczestniczą w przygotowaniach do dożynek. Ciężką pracą okupiony, cudny, Boży on. Spójrz na pole, gdzie szumiało, pusto teraz tam. Zboże piękne już zwieziono, hen w spichlerzu mam. Hej, ustawcie wszystkie stoły, złoty niesie plon. Żniwny wieniec upleciony, jaki piękny on. Teraz niech zagra muzyka i weseli nas, bo czas żniwny zakończony i zabawy czas. Wszystkie dzieci i młodzieży niech się cieszą z nami, bo jesteśmy zachwyceni złotymi plonami.
W dniu 21 sierpnia 2022 roku komisja w składzie przewodnicząca Ilona Niewęgłowska, członek Wiesława Kalicka, członek Anna Karpińska dokonała podsumowania konkursu pod tytułem Najpiękniejszy wieniec dożynkowy organizowanego przez gminę Leśna Podlaska. Na konkurs zostało dostarczonych 10 wieńców z terenu gmina Leśna Podlaska. Przy ocenie wieńców komisja brała pod uwagę wartość artystyczną i kulturową, estetykę wykonania, różnorodność stosowanych materiałów, kreatywność, zaangażowanie mieszkańców wsi w tworzeniu wieńca. Po obejrzeniu 10 wieńców biorących udział w konkursie komisja postanowiła nagrodzić następujące wieńce dożynkowe. Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 600 zł otrzymuje sołectwo Witulin. Gratulujemy. Zapraszamy przedstawiciela. Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 500 zł otrzymuje sołectwo Witulin Kolonia. Też zapraszamy. Trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 400 zł otrzymuje sołectwo Zaberbecze. Jest to też nowoczesne. Jeszcze mamy 4 wyróżnienia, które opiewają na kwotę 300 zł. Otrzymuje je sołectwo Ludwinów. Drugie wyróżnienie Leśna Podlaska. Trzecie wyróżnienie Ossówka. I czwarte wyróżnienie w Orgule.